No, witam. Widzicie, ładny klucz. Przymocowany. To akurat jest wieszak. Bardzo ładny. I wy, kurwa, mówicie, że myli nam w domu. Kurwa. Ładne. No co? Tacy mocni, tacy mocni. A się kurwa boicie, co? Teraz. Policji. Ja mówiłem, ja ze mną nie ma żartu. Jest zgłoszona ta sprawa do... na policję. Mówiłem, że ze mną nie ma żartu. Nigdy nie było żartów. Za te numery, że podajecie adres w necie bez zezwolenia, numer telefonu, który już dawno nie istnieje, ten numer telefonu ogólnie, i ciągle twierdzicie, że jest aktualny. Akurat to nie jest mój. Ja mam w play. To nie wiem, co wy kombinujecie, piszecie, że to jest mój numer telefonu. Jak to nie jest już mój, to kogoś innego ja mam w playu. Ja mam święty spokój z debilami. A byłem dzisiaj na komendzie. Bo akurat dzwonili do mnie, bo było tak ustalone, że ktoś będą wiedzieli, to mają mi dać znak, żeby przyjechać się dowiedzieć. Się okazuje, że 5 osób jest zatrzymane. Za podszywanie się. Tam są parę osób i za to, że podaję po necie bez mojej wiedzy adres zamieszkania. Będą odpowiadać za to. W sądzie. To są osoby niepełnoletnie. To nie wiem. Jak sąd tutaj rozstrzygnie adres? I wy myślicie, że jesteście w necie, że nikt nas, was nie złapie? Jest cyberpolicja, inaczej, głąby kapuściane. Chyba nie znacie tego, że oni no stąd siedzą i sprawdzają. I sprawdzają, jak namierzyć tą osobę. To nie wiem. Kiedyś, jak wchodził pierwszy internet, było ciężko tą osobę znaleźć przez internet. A teraz, XXI wiek, wszystko się da. No i jest 5 osób zatrzymane. I jeszcze nie koniec tej sprawy jest. Ciekawy jestem, ile jeszcze osób będzie zatrzymane. Za udostępnienie. A tam jedna osoba. Wiem, że była. Za udostępnienie nagich zdjęć na tym internecie. Na fejsie. Bo tam były dwie osoby za podawanie adresu naszego. Wiem, że tam jedna osoba. Jedna. O, ja jeszcze pamiętam jak. Policjant mówi. Jedna osoba za podawanie numeru, który był na początku mój, a ja jestem teraz w playu, ale dla policji bez różnicy jest. Po prostu podaliście dane do internetu bez wiedzy tej osoby. To jest karalne.
To mówiłem, że ze mną już nie będzie zabawy. Tylko z policją. 5 osób zatrzymanych. Cieszę z tego się, co będzie dalej. Rozstrzygnie się za kilka dni. Albo może jutro. Nic nie wiem. Na razie nic nie wiem. Na razie dostałem takie informacje. Bo byłem na komendzie. Dzwoni do mnie, żebym się wstawił. Dowiedział się, o co chodzi, że mają 5 osób zatrzymanych. A co będzie dalej? Nie wiem. Wiem, że będzie rozprawa sądowa. Za podawanie danych w necie i podszywanie się pod niby moją rodzinę. To jest karalne. Jeszcze jedna osoba, nie jest jeszcze pewne, ale za podszywanie się pod moje dane, bo też było to zgłoszone na policji, że niby chińskie jedzenie przyszło pod adres i pod moje nazwisko i imię. Wszystko też podałem, jaka to firma była, która przyjechała z chińskimi rzeczami do jedzenia. Wystarczyło parę dni. Już policja 5 osób zatrzymała. I wy gadacie, że a policja mi nic nie zrobi, tak? Zobaczymy. No zobaczymy, co będzie. Mówiłem, ze mną nie będzie już zabawy. Za daleko kurwa poszło to. Takie nękanie nas. Za daleko kurwa. Dlatego w tym kierunku poszło to na komendę, na policję. Ciesielska. Ulica Ciesielska, tam jest komenda i tam było zgłaszane. A jak tam pracuję, jestem informatorem policji. Dużo znajomych tam pracuje. Zawsze mam tam miło. A wy będziecie bykać te swoje błędy, które robiliście w internecie, podszywając się pod nazwiska, że niby rodzina. Dwa, wysyłanie danych w necie, adres, numer telefonu. Za to pękniecie. Tak jak mówię, na razie 5 osób jest zatrzymane. A co będzie dalej? Ze mną już nie ma zabawy.